wróćmy do początku lat 50. W momencie, kiedy przyszła Pani do szkoły polskiej na lekcję religii, jaka była atmosfera między koleżankami, kolegami, księdzem? Jak Pani odczuwała? Widzę, że Pani jest osobą bardzo młodą, bo mówi Pani kolegami. Wtedy były szkoły, nie było szkół koedukacyjnych. Ja do chyba 15 roku życia nie wiedziałam, jak chłopiec wygląda właściwie. Ale ze szkołą to było tak, że ja najpierw byłam przez krótki czas jako dziecko w szkole żydowskiej, bo Żydzi, którzy wrócili z obozów i z wygnania i ci, którzy ocaleli, myśleli, że ocalą też kulturę żydowską w Polsce i założyli szkołę. Między innymi mój ojciec, który potem Ubecja zabiła, też zakładał szkołę żydowską, żeby te dzieci tak się uczyły, jak się uczyły przed wojną. Tymczasem w bardzo krótkim czasie potem tak szkoła przestała istnieć, ale najpierw ja się w tej szkole zupełnie nie odnalazłam jako mała dziewczynka, dlatego że ja byłam po to, żeby się ukrywać w czasie wojny, tak wychowywana, żeby jak najbardziej pokazywać ten mój katolicyzm, że ja jestem dzieckiem katolickim, nie żadnym żydowskim. Miałam włosy ufarbowane na blond i cały wysiłek mojej mamy był taki, żebym ja udawała tą katoliczkę. Zmieniły się czasy, ale ja się nie mogłam do tego przystosować. Mi się ta szkoła żydowska, ta inna religia, inny język zupełnie nie podobał. Ja czułam, że coś zdradzam, bo mnie tak wtłoczono, no nie wtłoczono, ale pokierowano w stronę tej katolickiej mojej egzystencji, że ja w ogóle nie wyobrażałam sobie, że może być inaczej. Znalazłam się w szkole. Ja bardzo niechętnie mówię polskiej, bo każda szkoła w Polsce jest polska i tamta żydowska też była polska, tylko po prostu nie przeważała w niej katolicka, ani kultura, ani religia. Znalazłam się w normalnej, zwykłej podstawówce tak zwanej, od razu otoczona szaloną niechęcią. Ja piszę teraz o tej mojej drugiej książce, ale do tego może jeszcze wrócimy. Ja byłam bardzo dobra z religii, bo ja to naprawdę kochałam. I teraz w tej drugiej książce piszę, że ja strasznie chciałam wierzyć w Jezusa, a całe otoczenie mi na to nie pozwalało. Zaczęło się od tego, że ja byłam dobra z religii i ksiądz był zachwycony, dopóki nie dowiedział się, że jestem Żydówką. A kiedy się o tym dowiedział, to jakby wykluczył mnie z tej społeczności klasowej. Ja bez przerwy się zgłaszałam, że ja wszystko wiem, bo mnie to bardzo interesowało. Ja jestem osobą bardzo emocjonalną i ta męka Chrystusa, no to wszystko to było dla mnie fascynujące. Ja chciałam brać w tym udział. No, ale ksiądz powiedział, ty jesteś innej wiary, więc się nie odzywaj. Co oczywiście sprawiło, że natychmiast klasa była moim wrogiem. Zresztą napisałam kiedyś po śmierci papieża naszego, Jana Pawła II, taki esej, który się nazywa pod tytułem Innej wiary, gdzie pisze, że dopiero teraz, znaczy wtedy, kiedy żył nasz papież, on w jakiś sposób pomógł mi rozprostować plecy i uświadomić sobie, że bycie innej wiary nie znaczy od razu być kimś złym, wrogiem, obcym czy wyklętym. A tak się czułam przez cały okres szkolny. No i potem przyszedł ten właśnie wielki moment. No, dziewczynki mnie właśnie nienawidziły za parę rzeczy. Oczywiście, żeby być sprawiedliwym, nie tylko za to, że jestem innej wiary, ale także za to, że dobrze się uczę, że jestem w jakiś sposób taka żywa na lekcjach, że jako jedynaczka w żydowskich domach, w żydowskich rodzinach zawsze strasznie dbało o dzieci. Nawet jak była bieda, to o dzieci się dbało. Ja byłam zawsze zadbana, uczesana, ubrana. Te dziewczynki nie całkiem, to one były z różnych domów, też takich właśnie patologicznych i tak dalej. W związku z tym, no nie lubiły mnie, nie lubiły mnie za moje czytanie. Ja bardzo dużo czytałam książek. Ja jeszcze zaraz po wojnie, nie mając żadnych innych możliwości, zajmowałam się głównie jako mała dziewczynka czytaniem, także byłam gdzieś dalej od tych wszystkich dzieci. No i przyszedł moment pierwszej Komunii Świętej. Ja w życiu, do dziś dnia, o niczym tak nie marzyłam, jak o tym, żeby mieć białą sukienkę, te loki, ten wianek. Ja jeszcze dzisiaj potrafię całą tą modlitwę. I jeszcze dzisiaj płaczę, bo kiedy przed moim oknem
przechodzi procesja na Boże Ciało i idą te dziewczynki, sypią kwiatki, ja naprawdę stoję i płaczę w tym oknie. I żaden ślub, żadna jakaś ziemskie zaszczyty, czy honory, czy przyjemności nie zapłacą mi nigdy za to, że ja nie mogłam pójść z tymi dziewczynkami, nie miałam tej białej sukienki. Błagałam i księdza, i matkę, i nauczycielkę. Powiedzieli, nie ma mowy. Ja nie rozumiałam, że ktoś może być chrzczony, niechrzczony, że to ma jakieś znaczenie. Ja chciałam też. Ja chciałam do tego Jezusa pójść i sypać te kwiatki. I to mi w życiu nie było dane, ale muszę powiedzieć, że przechytrzyłam świat w jakiś sposób, chociaż nie dało mi już to pełni szczęścia. Mianowicie jakiś czas później, kiedy było bierzmowanie, to ja już byłam starsza i mądrzejsza. I wtedy powiedziano, bo bierzmowanie było na Wawelu i bierzmował papież Jan Paweł II jako wtedy biskup na Wawelu, gospodarz katedry wawelskiej, że tak powiem. I ja wtedy przemknęłam się razem z tą moją klasą, która się przystąpiła do bierzmowania i zanim się ktoś zorientował, ustawiłam się w kolejce i w pewnym momencie padłam przed tym biskupem na kolana i on mówi imię, a ja nie wiedziałam, że trzeba sobie imię. I ja nagle w tym przerażeniu przypomniałam sobie panią, która nas ukrywała za okupacji, trochę nam tam pomagała i mówię Helena. I ucałowałam ten pierścień i tak zostałam niechrzczona, ale bierzmowana. Można powiedzieć, że swego rodzaju komunia i zainteresowanie naszą wiarą katolicką było chęcią bycia takie jak dziewczynki, czy chęcią, czy raczej czystą fascynacją religijną, czy chęcią bycia jednością w społeczeństwie, czy była to tylko i wyłącznie fascynacja? Wie pani, u takiego dziecka na pewno jedno i drugie. Tego dziecko w tym wieku, a nawet ludzie już bardziej dorośli, nie potrafią tak odróżnić. Ja podejrzewam, dzisiaj myślę o religii zupełnie inaczej i bardzo się poważnie zastanawiam nad tym, ile dobrego, a ile złego może zrobić religia, jeżeli źle rozumiana, fanatycznie odczuwana, oddzielana od ludzkich potrzeb. Ale wtedy to było bardzo blisko. Jestem pewna, że u katolików w tej chwili w Polsce też jest takie zjawisko, że oni nie tylko tą swoją duchowość zawsze odczuwają, ale także to chęć wspólnoty, żeby być z tymi tacy jak inni i żeby być z innymi. Kiedy tak na to patrzę, to widzę to wielokrotnie, że niestety ta wiara jest o tyle spłycona, że właśnie jest, że motywem czasem głównym jest to, żeby chodzić z innymi, bo inni też chodzą. I nie wiem, czy dorośli ludzie dzisiaj i wtedy zastanawiają się, co jest w nich tą prawdziwie głęboką wiarą, a co jest w nich taką potrzebą pokazania się, że Polak, katolik, że to jest ten synonim i że my należymy do tej takiej bardzo ścisłej wspólnoty. Ja bym życzyła sobie, żeby religię traktować troszeczkę szerzej, jako wybór własny, jako własne przekonanie, wtedy zmieściłoby się miejsce w naszym świecie także dla innych religii. Bo gdybyśmy szanowali nasz wybór, religię jako wybór, nie jako, że tak powiem, dane. Jestem Polakiem, urodziłem się w Krakowie, w pobliżu kościoła byłem chrzczony, no to jestem katolikiem. Tylko gdybyśmy bardziej traktowali religię jako nasz wybór, jestem katolikiem, bo chcę, to wtedy mielibyśmy też szacunek dla innych religii i wydaje mi się, że właśnie te mniejszości religijne w Polsce i nie tylko w Polsce czuły może się ciut lepiej, gdyby właśnie więcej szacunku było im okazywane. W okresie, kiedy chodziła pani do tej szkoły w początku lat 50., wywnioskowałam, że bliżej była pani religia katolicka aniżeli mojżeszowa, tak? I na pewno, dlatego że przede wszystkim w niej mnie wychowano po to, żebym się nie odróżniała od innych. Po drugie, nie znałam religii żydowskiej, bo ona właśnie wszystko, co związane było z religią, z kulturą żydowską, z naszymi korzeniami żydowskimi, zostało przez wojnę, przez Hitlera zniszczone.
Ja nawet nie znałam języka, w którym się modlą Żydzi, czyli hebrajskiego, bo skąd miałam go znać, kiedy urodziłam się praktycznie w getcie krakowskim, kiedy już nikt mnie tego nie mógł nauczyć. Więc religia, której języka nie znasz, modlitwy, której nie rozumiesz, nie mogą być bliskie człowiekowi. Natomiast w religii katolickiej byłam jak w domu i to oczywiście fascynowało mnie. Zresztą wtedy, dzisiaj patrzę na to trochę inaczej, dzisiaj wtedy to pojęcie męki, cierpienia, ukrzyżowania nawet było dla mnie bardzo bliskie, bo ja widziałam w getcie śmierć bardzo bliską, widziałam męczeństwo, widziałam ból, cierpienie i torturowanie ludzi. I ja to rozumiałam, w przeciwieństwie do innych dzieci, dla których była to abstrakcja. Także ta religia katolicka była mi dużo bliższa i właśnie ta świadomość, że tak nie całkiem mogę do niej przynależeć, to była właśnie tym takim jakąś taką niezasłużoną karą. Człowiek w życiu bardzo często jest karany za niezasłużone winy. I tak to się jakoś człowiekowi składa. A nie była pani w sobie zdrady swego rodzaju? Tak. Znaczy ja nie czułem nie w sobie, bo to nie zapominamy, że mówimy o dziewczynce jeszcze nie bardzo dojrzałej, ale ja ją czułam na przykład w spojrzeniach mamy. Ja jak właśnie chciałam mieć tą białą sukienkę i do tej komunii przystąpić, to ja mówię, nie ma mowy, my tego nie robimy. To ja nie wiedziałam, jacy my, bo jeszcze niedawno my to znaczyło właśnie ukrywanie się. Potem piszę o tej mojej nowej książce, która będzie się nazywała Dobre Dziecko. I właśnie bardzo się, jej jeszcze nie ma książki, ona się dopiero pisze, ale bardzo się tym zajmuję właśnie tym tematem, bo potem piszę o dziewczynce już takiej 11-12-letniej, która już bardziej świadomie o tym wszystkim mówi. Ale na przykład mówi, książka się zaczyna tak, że ona mówi, jest święta, mamo, ja chcę mieć choinkę. A mama mówi, my nie mamy choinki. Ja mówię, ale jak przyjdą do mnie koleżanki, zobaczą, że u mnie nie ma choinki, a wszędzie jest. A mama nie chce mi tej choinki dać. I potem ja jeszcze piszę tej nowej książce, że wiem, że nie wolno mi kochać Jezusa, ale ja chcę go kochać i będę go kochała, nawet jak nikt o tym nie będzie wiedział. Tak silne były we mnie te emocje właśnie w tym kierunku. Ale ma pani rację, że w dużym stopniu jest to sprawa chęci przynależenia do grupy. Być taka jak inni. Jesteśmy razem, razem chodzimy do kościoła, razem święcimy święta. Opisuję tam też, mówię o tym dlatego, nie żeby zareklamować książkę, tylko dlatego, że po prostu jestem w trakcie pisania tego, jest to takie żywe we mnie. Opisuję te święta, na przykład Boże Narodzenie, kiedy we wszystkich rodzinach siadają do Wigilii, wszyscy razem i tak dalej, a ja siadam z mamą, patrzymy na siebie i niby to jest święto, ale niby nie nasze. Natomiast świąt żydowskich nie można było obchodzić, bo wszystko było zniszczone. Była jedna synagoga prawie w ruinie, było bardzo mało Żydów i tej tradycji nie było. Religia żydowska jeszcze bardziej niż katolicka opiera się na rodzinie, na tradycji rodzinnej. Głównie się to modlą się przy stole w domu, mniej w bożnicy, czyli synagodze, a bardziej w domu. Także jak nie ma rodziny, to nie ma i religii. W związku z tym we mnie był przez wiele, wiele lat taka potrzeba tego połączenia religii i tradycji, której właśnie nie mogłem przeżyć. Dopiero jako dorosły człowiek u moich przyjaciół, jeszcze do dziś, jestem zapraszana na wszystkie święta, tam są dzieci, wnuki i czuję taki ciepły, miły, dobry zapach i atmosferę świąt, ale to musiałam dopiero przeżyć jako dorosły człowiek. Czy do tej pory w życiu dorosłym jest takie poczucie, że stoi pani między krawędzią, w sensie między jednym przejściem a drugim? Czy jest to takie do tej pory znamienne, że tak, wychowałam się musiałam wychować się jako katoliczka, ale jestem Żydówką z korzeni. Czy do tej pory się gdzieś to w życiu, w jakichś wydarzeniach życiowych odzwierciedla? Po pierwsze mi się wydaje, że to nie musi być takie przeciwieństwo. W międzyczasie w życiu poznałam paru wspaniałych ludzi, którzy mieli korzenie żydowskie, w jakiś sposób przeszli
na katolicyzm, czy też zmienili religię, ale to się w ich duszy zmieściło. No, takim charakterystycznym przykładem jest kardynał Lustiger, czyli Lustiger, kardynał Paryża, który zmarł niedawno, który był polskim Żydem, jako 8-letnie dziecko z rodzicami, normalnymi żydowskimi rodzicami, znalazł się we Francji, stał się najpierw księdzem, a potem kardynałem, bardzo wybitny człowiek. Był w Polsce taki ksiądz Roman Waszkina, nie wiem czy on żyje, czy zmarł, mam nadzieję, że żyje, który dowiedział się chyba jako dorosły człowiek, że był Żydem uratowanym z Holokaustu. I dowiedział się o tym, kiedy już był księdzem. Więc to niesamowite rzeczy mogą się łączyć w ludzkiej duszy. A dzisiaj myślę, że w ogóle religii tyle, ile człowiekowi jest potrzebne. I że to nie jest tak, że każdy ma jakąś porcję religii dla siebie zaprogramowaną, tylko każdy ją musi znaleźć. Ale dużo ważniejsza od jakiejś takiej przesadnej religijności czy manifestowania jej jest właśnie miłość do tradycji, poszanowanie do tradycji, poszanowanie innego człowieka, innej wiary. Papież nas tego uczył, ale my o tym bardzo szybko zapominamy. I w gruncie rzeczy nie jest takie ważne, czy człowiek ma korzenie żydowskie, a stał się katolikiem, czy był katolikiem, a przeszedł na judaizm, bo i takie wypadki się zdarzają. Ważna jest jakaś jego taki głęboki i zdrowy poczucie własnej wartości. A jeżeli poczucie własnej wartości jest, to on sobie znajdzie taką drogę, także duchową, która najbardziej mu będzie odpowiadała. I ona nie musi być koniecznie dokonywaniem takiego skrajnego wyboru. Można mieć korzenie inne, a zająć się czym innym, ale mieć świadomość, że to wszystko jest jakieś spójne, bo jest spójne w nas, w naszym umyśle, w naszej duszy. To się układa w jakąś rozsądną całość. Powinniśmy być dużo bardziej, jeżeli chodzi o ludzkie uczucia, o wiarę, nawet moim zdaniem, dużo bardziej tolerancyjni i dużo bardziej giętcy. To znaczy, być może jest tyle rodzajów wiary, ile jest rodzajów ludzi na świecie. Jest na przykład, to już jest troszeczkę inny temat, ale wiem, że jest w Izraelu taka grupa ludzi, która próbuje obie religie połączyć w jedną i je praktykować w jakiś sposób. No nie wiem, czy to byłby akurat mój sposób na życie, ale jest ciekawe, jak ludzie poszukują tych dróg. Ale jak powiedziałam, wydaje mi się, że to dość ważne, żeby nie narzucać ludziom nic, żeby naprawdę przyjąć, zaakceptować to, że ilu ludzi, tyle rodzajów religii, rodzajów duchowości przede wszystkim. Każdy ma jej tyle, ile mu zostało dane, albo ile sobie wypracował w życiu. Chciałabym powrócić do nowo pisanej książki. Czy ta dziewczynka, którą w tym momencie właśnie pani kreuje, będzie taką troszeczkę doroślejszą wersją tej małej dziewczynki w czerwonym płaszczyku? Dokładnie tak, dokładnie tak. Ja zrozumiałam po napisaniu Dziewczynki w czerwonym płaszczyku, a jeszcze bardziej po tym, jak wielki sukces ona odniosła, bo jest to najbardziej znana książka holokaustowa w ogóle na świecie i ukazała się w 22 językach, między innymi w chińskim i tureckim, więc przekrój jest pełen. Nigdy nie zapomnę, jak pewien Chińczyk przeczytał w Nowym Jorku moją po angielsku Dziewczynkę i dopiero się dowiedział, że mówił, ja pierwszy raz słyszałem, że był holokaust, ja w ogóle o niczym takim nie słyszałem. Więc miała ona rzeczywiście duże echo, ale zrozumiałam, że w związku z tym troszeczkę za mało napisałam, co było dalej z tą dziewczynką. Dlatego, że w ramach książki chciałam napisać jakoś opisać cały los tej osoby, która była tą dziewczynką w czerwonym płaszczyku, ale stała się dorosłą kobietą, miała dziecko, miała mnóstwo różnych spraw, angażowała się w różne rzeczy. I to był temat dziewczynki, czyli ta dziewczynka, do której wróciłam teraz, to jest rzeczywiście kontynuacja, to jest to, czego nie udało mi się wtedy napisać. Bardzo ważne moim zdaniem, dziewczynka, która ma lat 11, 12, 13, bo tak mniej więcej w takich ramach się ta książka znajduje, jest w powojennym Krakowie w latach 50. w strasznym terrorze stalinowskim, gdzie znowu
religia zostaje prawie że gdzieś na margines zepchnięta, kiedy są procesy księży, których się oskarża o że są szpiegami amerykańskimi, że biorą Amerykanom dolary, że molestują dzieci, co w tym wypadku akurat było tylko oskarżeniem. O różne dziwne rzeczy, dlatego że byli to księża, którzy byli politycznie wtedy niepoprawnie, niedobrze widziani. Ja to wszystko przeżywam i właśnie piszę w tej książce, że jak można skazać księdza na śmierć? Przecież ksiądz to jest coś takiego jak święty. I to jest oczywiście tylko taki epizod w książce, ale opisuje też cierpienia tej dziewczynki, która nie może zapomnieć. Jej matka mówi, już minęło 5 lat, 6 lat, 7 lat po wojnie, zapomnij wreszcie. A to dziecko, nie poddane żadnej terapii, bo terapii wtedy nie było, nie może zapomnieć. Ma sny koszmarne, boi się bardzo wielu rzeczy. Ten strach jest we mnie do dziś. To jest ogólny lęk, który po prostu człowieka nigdy nie opuszcza. Ta dziewczynka ma anoreksję, nie może jeść, nie może spać. Wszystko to są jakieś reperkusje wojny, a jednocześnie tak chce być kochana, tak chce się w jakoś integrować, w jakąś społeczność, a to jest bardzo trudne. Z matką ma też konflikty, bo straumatyzowani ludzie, straumatyzowana matka z traumatyzowaną córką nie zawsze mogą się porozumieć. Każdy przeżywa swoją traumę po swojemu. I ten konflikt, jednocześnie nie ma rodziny, nie ma ojca, nie ma ciotek, babci i tak dalej. Ta pustka wokół tych ludzi. Przecież po wojnie zostało strasznie mało ludzi ocalałych z tego Holokaustu. Z naszej rodziny nie został praktycznie nikt. I nagle ta matka z tą córką zostają same, muszą sobie jakieś to życie ułożyć, ale dziewczynka buntująca się, pragnąca być chwaloną, kochaną, w jakiś sposób wspieraną, nie znajduje tego wsparcia w matce, która sama sobie ze sobą nie może poradzić, a matka nie znajduje tego wsparcia w córce. I będą w tej książce dwa takie bardzo zasadnicze momenty. Pierwsze to, jak ta dziewczynka umiera z anoreksji, po prostu przestaje jeść, bo to odmowa jedzenia jest odmową akceptowania świata, w którym ona się nie może odnaleźć. Potem z tego wychodzi, wtedy matka postanawia popełnić samobójstwo, bo nie daje sobie rady z życiem. I na tych dwóch biegunach pisze o bardzo trudnych rzeczach, także życzcie mi Państwo szczęścia, bo łatwo nie będzie, ale pisarz im więcej książek napisze, im jest dojrzalszy, tym bardziej musi się mierzyć z trudnymi tematami i to właśnie usiłuję w tej chwili robić, więc wszyscy, którzy w jakiś sposób polubili mnie albo moje książki, albo jedno i drugie, proszę ich o wsparcie. Wróćmy do tego momentu, komu Świętej, tego momentu, kiedy chciała Pani sama do niej przystąpić. Czy widzi Pani różnicę między tym, jaka atmosfera wokół tego wydarzenia była kiedyś, a teraz? To są drastyczne różnice, które zacierają zupełnie sens tego wydarzenia. Wydaje mi się, że tak, tylko nie jestem pewna, czy ja jestem osobą uprawnioną do tego, żeby tutaj zajmować się jakąś krytyką, dlatego że jednak nie posłałam ja swojego dziecka do komunii i nie mam tych doświadczeń osobistych i dlatego nie chciałabym być sędzią niczyim. Ale bardziej ogólnie mówiąc, to w ogóle pieniądz zaczyna w tych wszystkich sprawach odgrywać dużą rolę. To nie chodzi już tylko o komunię, ale także o śluby, czy ja wiem. No, pieniądz i religia, ja nie wiem jak dalece ze sobą komunikują się. W moim poczuciu nie za bardzo, ale nie chcę tu być sędzią. Raczej gdybym, powiedzmy tak, żeby to było uczciwie, a jednocześnie nie było wtrącanie się w sprawy, do których sądzenia nie jestem uprawiona. Gdybym ja miała dziecko, zrobiłabym mu uroczystość miłą, ale w miarę skromną. Natomiast pokazałabym mu te pieniądze, które zaoszczędzilibyśmy. Poszłabym z nim do hospicjum dzieci chorych na raka albo dzieci niepełnosprawnych.
Wiem, że, bo dość niedawno byłam w Tarnobrzegu, gdzie były takie akcje wspierające dzieci niepełnosprawne. Akurat przypadkowo tam mnie los zaniósł. Ale takich dzieci jest oczywiście tak samo dużo w Krakowie, czy jakimkolwiek innym polskim mieście, czy wsi. I gdyby takie dziecko, moje dziecko, zamiast dostać kwada, czy innego iPoda, czy jakiegoś tam laptopa na komunie, gdyby ono mogło zafundować wózek inwalidzki dziecku niepełnosprawnemu, albo jakąś przyjemność zrobić dziecku z zespołem Downa chociażby, to zrozumiałoby, że może jakiś głębszy sens tej komunii, tego dnia. To samo też się dotyczy ślubów na przykład, dotyczy świąt, które są u nas tak szalenie jakoś też pieniądzem podbudowane. Wydaje mi się po prostu, że dzieci absolutnie mają świadomość, że duchowość to jest duchowość, a prezenty to są prezenty. I że nie jestem pewna, czy one są takie szczęśliwe, nawet jak mają najładniejszą sukienkę w klasie. Niemniej to oczywiście nie znaczy, że to wielkie święto tego dziecka nie powinno być celebrowane, że dziewczynka czy nawet chłopiec nie powinny się czuć jakieś wyróżnione, ładnie ubrane, specjalnie kochane. Ale nie sądzę, żeby ciężar tego dnia i tego wydarzenia właśnie szedł w stronę wynajmowania limuzyny czy robienia przyjęcia dla dorosłych, w którym to dziecko się zupełnie nie odnajduje. Ja znam to bardziej z filmów i literatury niż z mojego życia, ale tak zwana bar mycwa u dzieci żydowskich zasadniczo odbywa się w rodzinie. Przychodzą wujkowie, ciocie, dziadkowie. Dawniej był taki zwyczaj, że dawało się zegarki i takie dziecko dostawało nagle 5 zegarków, bo to jakaś taka była tradycja. Niemniej im bardziej rodzinne będzie takie święto, a mniej bankietowe, tym chyba naprawdę lepiej dla dziecka. Czyli podsumowując, albo może nawet dając radę rodzicom przygotowując do dzieci, więcej przeżycia duchowego, aniżeli tego komercyjnego, tak? Nie tylko. Więcej przeżycie duchowe to nie jest jakaś abstrakcja. Przeżyciem duchowym na przykład może być uczynienie dobrego komuś innemu. I dlatego chyba największym darem, jakim można wtedy dać dziecku podczas komunii, ale nie tylko, jest w ogóle pokazanie mu, ile dobra może człowiek uczynić człowiekowi. Choć pójdziemy, pomożemy na przykład dzieciom, które nie mają rodziców, nawet zwierzętom, bo nie zawsze są dzieci, nie zawsze trafiamy na ludzi czy dzieci potrzebujących pomocy. To mogą być też starzy ludzie. Dawniej dzieci były na przykład świadkami śmierci dziadków czy kogoś tam z rodziny i wtedy miały taką świadomość, że to jest normalne, to jest też część życia. Dzisiaj jako pierwsze to się dzieci od tego wszystkiego odsuwa. Nigdy się nie zabierze dziecka do hospicjum, nawet gdyby tam była jakaś osoba z rodziny, dlatego że dzieci mają być tylko wesolutkie i oglądać sobie telewizję. Także wydaje mi się, największym dobrem, jaki może dać rodzic dziecku, jest pokazanie mu, ile można zrobić dla bliskiego. Bliskiego także w rodzinie, ale bliskiego także obcego. Nawet zwierzęta. Jeśli nie ma to właśnie tej innej możliwości, to iść do schroniska dla psów i pokazać, że możemy pomóc zwierzętom, koniom, psom, biednym jakimś istotom. Wydaje mi się, że tego dziecko nie zapomnie nigdy. I nie ma sprzeczności między duchowością a życiem, czy też elementami materialnymi w życiu. Pytanie tylko, jak my je, w jakim celu my to użyjemy? Czy tylko dla własnej przyjemności, snobizmu, egoizmu, takiego chęci pokazywania się, czy też powiemy, mamy pieniądze, ale pomyślmy wspólnie, co fajnego możemy z tego zrobić dla nas, ale także dla innych. I to jest taki dar, który jest moim zdaniem jak najbardziej religijny, ale też jednocześnie świecki. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.